czołem. Witam bardzo serdecznie. Wieczorne, a może nawet nocne granie w Euro Truck Simulator 2. I dziś ciąg dalszy tych transportów specjalnych. Będziemy teraz jeździć właśnie, ruszamy dzisiaj ze Stavanger. Ostatnio zakończyłem z wami w Dyneburg. Z Dyneburgu ruszamy, mówiłem, że będzie Luksemburg i Olsztyn, ale to sobie zrobiłem już poza live'em dzisiaj. Zeszło mi się też około godzinki czasu. Teraz pojedziemy sobie Stavanger. Może uda się dzisiaj się całą tą listę zrobić, kto wie. Zobaczymy. Póki co znajdźmy to Stavanger. To mi się kojarzy, że gdzieś to chyba tutaj jest. O właśnie. I tam się przemieścimy. Zmienimy sobie od razu malowanie, bo pieniądze są, nie ma na co już ich wydawać. To sobie tak będę mieniał to malowanko. Co jakiś tam czas. Zobaczmy, jakie teraz. Tak po kolei sobie idę. Niech będzie. Od razu go sobie naprawimy. Dobra, i lecimy. Zobaczmy, co tam będzie zamówieniem. Co będziemy wieźli. Co tu mamy? Mamy łyżkę, koparki i podwozie wozidła. Ok, weźmiemy sobie łyżkę koparki. Niech to nam służy. Tym sobie pojeździmy. Do dzieła. O, właśnie. Trakier już działa. Także odpalimy maszynę i lecimy. Jeszcze ją wyzeruję. No, dobra. Można ruszać. Także no, słabo mnie będzie widać, bo na ryj sobie nie świecę żadnym światłem. Jak będzie jakieś światło mocniejsze z monitora, to wtedy będzie mnie lepiej widać. Dobra, póki co ruszajmy, bo widzę, że kawałek drogi mamy. Skręć w prawo. Jedź prosto. Sygnalizacja świetlna jest po naszej stronie. Jest 2:24 w nocy. Skręć w lewo. No nie ukrywam, chciałbym już skończyć tą listę i chciałbym, żeby to osiągnięcie mi wpadło, bo z miłą chęcią bym sobie poszedł, nie wiem, na Tracker SMP może, albo po prostu w tryb konwój i sobie pojeździł z ludźmi. Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. Teraz ma wejść fajny update, który wprowadzi ABS, brak ABS-u, kontrolę trakcji. Widziałem, że fajnie to wygląda. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony. Zjedź w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo.
Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. No dobrze, że sobie nie wziąłem innego ładunku, bo stąd było cholernie ciężko wyjechać tym większym, tym wozidłem. Znaczy może nie tak cholernie, ale byłoby ciężej. Stamtąd będziemy to brać. A byłoby cholernie ciężko jednak. Tu jest zakręt dość ostry. No, byłoby słabo z wyjechaniem. Może też trochę przesadziłem, nie cholernie, ale byłoby ciężko, to na pewno. Już nie mówiąc z podjazdem, już w sumie dobra, też podjazd to pal go licho, ale tam jest duży uskok, jak się wjedzie już na górę i tam to było, by sprawiło problem, bo naczepa jest dość długa. Ciekawe jaki z tym będzie, ale myślę, że tu nie będzie problemu, bo to nawet lekkie jest. Jesteś u celu. Zaraz się wszystkiego przekonamy, nie ma co gdybać. W drogę. No. W ciągu dnia będziemy jechać, super. Dobra, ja pójdę sobie wziąć coś do picia. I zaraz wracam. A, już na górze to mamy. Także nie byłoby żadnego strachu i problemu. Dobra, jazdę dwóch. Dobra, już wróciłem i możemy ruszać. Nawet trakier się nie zgubił. Ale go poprawimy. I lecimy w trasę.
Myślę, że 46 km na godzinę po tej drodze w zupełności wystarczy. O, masz ci los. Widzieliście? Przez to, że był właśnie ten uskok. O, już powyżej 50. Dobra, hamujemy. Nie ma co świrować. O, masz. Wiecie, czemu to się tak wydarzyło? Bo tutaj właśnie są te opony. Te koła, zaraz. I w momencie, kiedy mamy taki uskok, to one podnoszą mi tylną oś. I wtedy się dzieje maniana. Wtedy się dzieje to, co właśnie zaobserwowaliśmy. To dlatego takie cyrki. Dobra, luz wrzucony. Teraz na wsteczny i heja. Teraz jest problem. Właśnie przez te koła. Jest problem. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Ciekawe, czy ja się zmieszczę. Ale chyba tak. Tak, tak, zmieszczę się. O, masz. I dupa. Ciekawe. No i co tu będzie? No, to jest po prostu to, no. Jeden zaczeka, drugi pojedzie. Że ja mam immunitet, to mnie wszędzie na czerwonym wpuszczają. Gdyby tak jeszcze niżej fotel sobie ustawił. Chociaż może tak. Kierownica, gdzie to jest? Kierownica V. O, no. Co, nie będzie lepiej? No może i lepiej.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No i tak to się wzięło i zostało. Nie, no może ruszy, nie ruszy. Tutaj się coś wzięło i zostało. Pięknie. Po prostu pięknie. No w prawo, no co w tym trudnego? No skręcamy, jedziemy. Ziomek. No dawaj, dawaj. Miało. Ja muszę tak pod dupę podjeżdżać? Żeby on się odważył? No i dobra. Już myślałem, że będę musiał go puknąć. Żeby się wzięło i odblokowało. A jakbym go puknął, no to wtedy bym musiał wczytać w grę. To wtedy na pewno by się odblokowało.
Jedź prosto. Ładne okolice porobili, ale idzie się rozbić przez to. No nie, no nie klękaj, to jest tylko łyżka, no. No ja to mam nadzieję, że wy mnie w ogóle słyszycie. Słyszycie. O, dobra. Sprawdziłem, jest okej. No nie, niepotrzebnie.
kurde, duże wzniesienie. Oj. No, niezłe wzniesienie mamy. I znowu zwalniamy. A no mam, mam. A mówisz na jaką? Siema migonek w ogóle. Na jaką kategorię zmienić? Nie, zawsze właśnie brałem kategorię taką stricte właśnie dla gier, a dzisiaj tak z ciekawości wziąłem sobie rozmowy. Tak z czystej zupełnie ciekawości. Bo ogólnie właśnie zawsze biorę kategorię związaną z grą. A dzisiaj wyjątkowo właśnie w ten sposób. Tylko właśnie ciekawe, jak teraz gram, jestem podczas gry. Jestem w stanie to zmienić? Bo ogólnie wiem, że mogę to sobie zedytować podczas streama, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek wpływ. Czy to teraz się zmieni? Aha, w ten sposób. Że tak mocno rygorystycznie. Możliwe, że podchodzą. No i dobra, kategoria została zmieniona. Już raczej, jak jest podpięta do rozmowy, to pewnie w rozmowie będzie. No ja zmieniam sobie w aplikacji na telefonie. Ja już zmieniłem to, zapisałem. Ale nie wiem, czy to cokolwiek pójdzie, zmieni się.
Bo ja zawsze, nawet jak u ciebie, nawet jak patrzyłem, to masz powtórki też w kategoriach rozmowy i tym podobne. Także nie wiem. Aha, zmieniło. Aha, no dobra, dobra, okej, w porządku. Nie, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. I co tam u ciebie? Bo widziałem, że w Wiedźminka grałaś. Ja muszę się kiedyś też zmobilizować i wziąć dokończyć, bo widziałem, że byłaś chyba w mniej więcej tym samym momencie co ja. Nie wiem jak teraz, bo widziałem tam salamandry tłukłaś przez chwilę. Dosłownie na 15 sekund wszedłem zobaczyć, w którym momencie mniej więcej jesteś. I chyba jesteś już ty dalej ode mnie. Aczkolwiek jeszcze nie wiem, jeszcze nie, chociaż może nie, ale nie wiem, nie dam sobie ręki uciąć. Musiałbym odpalić streama i tobie pokazać, gdzie ja jestem. Wtedy sama byś lepiej wiedziała, bo ty już tą grę przeszłaś, ja jeszcze nie. Przedostatni akt. O, to pani, ty to już jesteś daleko, daleko w takim razie. Idź prosto. No ja to już nawet nie pamiętam, który jest ten akt. Ale na pewno nie przedostatni. Skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. No ale to co, nie ekspisz postaci? Jak to jest u ciebie? A no tak, ty jeszcze coś mówiłaś, że jest poziom trudności. Ja to w ogóle muszę tam wejść jeszcze i zobaczyć, czy jest ten poziom trudności do ustawienia. No bo jeśli jest, no to ja sobie chętnie to zmienię. Sheffield, teraz do Sheffield w Wielkiej Brytanii musimy przelecieć. A gdzie jest Sheffield? Jest. No właśnie, ja jestem w takim miejscu, gdzie się zablokowałem i nie jestem w stanie dalej pójść, bo cokolwiek bym nie robił, to no to ginę. Więc muszę coś tam u siebie zmienić. Pokażcie mi swoje malowania. No, dziękuję, dziękuję. Miłego w takim razie oglądania. Okej, ruszajmy. A w ogóle jaki serial oglądasz? No, wziął mi z gaz. Czekaj, pamiętaj, że jesteś w Wielkiej Brytanii. Skręć w prawo. Dziewięćset na Disneyu? Taki o strażakach? Ciekawe. Okej. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ja to teraz udało mi się żonę przekonać. Znaczy, w sumie sama to się trochę przekonała. I zaczęliśmy oglądać sobie Wiedźmina na Netflixie. Ja już go obejrzałem, co prawda, ale teraz wyszedł nowy sezon. Także fajnie jest usiąść, obejrzeć powtórkę wszystkiego, bo jesteśmy chyba, kończymy teraz już pierwszy sezon. Zaczniemy zaraz drugi, bo już chyba będziemy mieli ostatni odcinek pierwszego sezonu, albo już mieliśmy, już teraz nawet sam nie wiem. Skręć w prawo. W każdym razie kończymy pierwszy sezon, zaczynamy drugi i niedługo będzie Ruszamy trzeci sezon. strażniczka. Także świetnie. No i tam podobno jeszcze czwarty jest, także chyba czwarty, nie wiem.
Nawet nie patrzyłem. Nie spojrzałem, jaki dystans, ale to w sumie bez różnicy. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. A ten 911, jak jeszcze jesteś tutaj ze mną, to powiedz mi, on jest o amerykańskich strażakach, tak? No i dobra, Migonek poszła już oglądać serial. Także jej już z nami nie ma. Tylko 115 km. Także szybciutko zleci.
Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. I teraz musimy na niego czekać. Chyba tak specjalnie jest zrobione, że w razie jak ja zacznę pewnie się staczać może, jak nim nie dam rady wjechać, to żeby on za mną nie stał? Nie wiem, ale ciekawe. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Zaraz chyba będziemy... Tak, 30 km. Szkoda, że tutaj na tej nawigacji co się wyświetla, z ograniczeniem prędkości i godziną. Szkoda, że tutaj się nie wyświetla informacje. Ile jeszcze zostało do końca? A tu nad głową, ile jeszcze do 100? Takie informacje jednak powinny być dostępne tu jako tachograf gdzieś, no to powinno to tak wyglądać, że mamy dostęp tak po prostu z biegu do takich informacji, nie musimy się przeklikiwać gdzieś tam na klawiaturze. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto.
Zatrzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Dobra, zostało coraz mniej tych miast na tej liście. Kolejny poziom. Dobra, gdzie my teraz lecimy? Byliśmy w Sheffield, teraz Berlin. Teraz atakujemy Berlin. Nie tu, szybka podróż. I do Berlina. Berlin jest gdzieś tutaj, nie? O. No, tuż to. Dobra, zerknijmy, jakie teraz malowanie będzie. Cały czas szukam jakiegoś dla siebie ciekawego. I zerknijmy, co teraz będziemy wieźli. To są strasznie powtarzalne te towary. Aż trochę szkoda, bo na tyle tras to mogliby się postarać, żeby no trochę więcej tego było, bo to jest strasznie monotonne wożenie do wszystkiego. Całe szczęście są tu krótkie trasy. Do roboty. Dobra, teraz my jesteśmy już w Europie. Skręć w lewo. Jeździmy po swojemu. Trzymaj się prawej strony, a następnie... O, Don Bamberyt. Siema, siema, Don Bamberycie. Skręć w prawo. Ty jeszcze nie śpisz, chłopie? A nie, w sumie u ciebie jest 20. U ciebie jest dopiero 22. A znaczy 23. A, już uciekasz spać. No dobra, ale mimo, że i tak na chwilę wpadłeś. Super. Także ja już ci życzę dobrej nocki. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Koniec trasy. O, do Polski. Z Niemiec do Polski będziemy to wieźli. Skąd, dokąd jeszcze raz, bo nawet nie zwróciłem uwagi. Gdzie to jest? No to powinno być. Dlaczego nie mam informacji? Ładunek, dochód. Ale maniana. Szczecin, do Szczecina to wieziemy.
skręć w prawo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony. Dobra, też dystans nie jest jakiś potężny, 163 km. Także też w miarę przyjemnie to się przejedzie. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo.
Tak, utrzymuj ładunek między, dobra. Nie narzekaj, nie płacz. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony.
na miejscu, cali i zdrowi. Dobra, Szczecin dowieziony. To teraz nam zostało. Wróć Berlin. To teraz Reims, Francja. Gdzie to jest? Jest, dobra. Przenosimy. Znowu jakieś malowanko sobie wybierzemy. Teraz mamy takie coś. A niech sobie będzie. Dobra, niech będzie nawet i czarne. Co tam? Co teraz będziemy wieźli? Rynek przesyłek, zerknijmy. Znowu łyżka do koparki. No tak jak mówię, no to się powtarzać będzie non stop. Ja zaraz wracam, coś sobie do picia przyniosę. I dobra, jak już zauważyliście, przyszedłem. Kamera zaczęła szaleć. Możemy już zacząć ruszać. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Ojeju, 120 km na pusto. No ale wymyślili. Niech ich gęś kopnie. Skręć w lewo. Na rundzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Na rundzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Tak musiałem poklikać, zrestartować. Cholera, kabelek mi się tu pada od myszki. Dobra, lecimy. O, 90, rzadko kiedy można tak lecieć. Tylko gdzieś tam na wschodzie.
na wschodzie, no, chyba w Rumunii można tak śmigać, no i we Francji to na pewno. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. I się skończyło. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. W 1,48, jak za szybko będziemy jechać po zakręcie, no to podobno opony mają piszczeć. Także bardzo ciekawe. Jednak no to są takie zakręty, gdzie 80, no samochodem bałbym się chyba wejść. Takie ostre łuki, a gdzie dopiero ciężarówką. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Na miejsce. Do usłyszenia następnym razem.
Jedź bezpiecznie. Ojej, dużo długa trasa, 367 km. No to tu się chwilę zajdzie. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
Jedź prosto.
Jedź prosto. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Szybciej byłoby prosto pojechać, no. Pomasz ci los, a żeś mnie zrobił. Bambuko, ty koleś. No już tylko 53 kilometry, także... Nawet jakoś to minęło, bo to było, kurde, nawet już nie pamiętam, 300 coś chyba, nie? 300, niecałe 370 czy 470? Chyba 370 km. Także no, nawet to jakoś poleciało, schowajmy już to.
A już na mapie widać także rzut beretem. Pięknie. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Skręcasz ze mną, nie skręcasz, no ale problemu narobić musisz. Podniesiemy się na tych poduszkach. Mniejsze prawdopodobieństwo, że coś uszkodzimy. No właśnie, to te, kurde, te koła, co mówiłem kiedyś. No, za szybko jadę. O, już mogę się podnieść z powrotem. Dobrze. To była miła przejażdżka. Pięknie. Dobra, teraz gdzie my lecimy? Byliśmy teraz w Reims, no to Drezno. Do Drezna. Upewnijmy się, że na pewno byliśmy. Nie to. I bardziej chodziło o karierę. Tak, Reims. No to teraz Drezno będzie. Upewnijmy się. Tak, Drezno. Więc szukamy Drezna. Zaprawdę powiadam wam, że nie wiem, gdzie leży Drezno. O, proszę bardzo. A, no tak. No tak, na drodze do Wrocławia. No. To by się w sumie zgadzało. I tam się przenosimy. A ciekawe, co tutaj będziemy. Mam nadzieję, że opony mi się przyjemnie wozi. No i tą łyżkę. To są chyba dwie rzeczy, które tak przyjemnie mi się wozi. Na tych specjalnych zleceniach. Bo ogólnie nie będę udawał, nie przepadam za nimi. Za tymi zleceniami. Najchętniej to już bym je ukończył. Z racji, że one są właśnie takie powtarzalne. O, teraz coś innego. Ogromny silos. No i go sobie weźmiemy dla urozmaicenia, bo już mam dość włożenia tych masywnych, technicznych części i tym podobnych rzeczy. No i tu mamy 298 km pod Wrocław. No i dobra. Okej, ruszajmy. Coś innego będzie. Skręć w prawo, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. No z racji, że właśnie tak jak mówię, one są powtarzalne. No to jest nudno to wozić, jak cholera. Całe szczęście już kończę ten cały zestaw. Mam nadzieję, że jak to wszystko, tu całą listę z tej listy mailingowej zrobię, to osiągnięcie mi wpadnie, bo jeśli nie, to trzeba będzie zacząć czesać dalej, dokładniej, gdzie nie byłem, czego nie przewiozłem, skąd dokąd. I będzie psikus. Jedź prosto. Już się doczekać nie mogę, bo za około miesiąc czasu, no już tak
Miesiąc i chyba tydzień czasu mniej więcej to wychodzi. Sam będę jechał już w okolicach Drezna będę. Nie o tej godzinie co prawda. Bardziej nad ranem. Skręć w lewo. Ale no już się doczekać nie mogę. Na wakacje sobie będę leciał, jechał znaczy. I się tak doczekać nie mogę. Już tego. Dobra, weźmy te. Do roboty. To coś. Tekstura lewituje. Nic, mówi się trudno. Nieważne, znajdę nowy. Jak u nas światełka ostrzegawcze to włączone i ruszamy. Do Wrocławia cała naprzód. Teraz jak to skręca? Okej, to skręca w ten sposób. No to jest okej. Jakoś tam damy sobie radę. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kurwości. Abym wylał? Nie byłoby orężady i nie byłoby fajnie. Dobra, tryb fotografii. Bo jednak to jest rzadkie zjawisko. Taki sprzęcior jeść. Jeszcze trzeba będzie to rozjaśnić. Troszki. Jeszcze jego by się przydało uwiecznić. Szkoda, że tak daleko siebie jadą. No nic, dobra. Powiedzmy, że jesteśmy przechodnim spotterem. Usłyszeliśmy o takim zjawisku, że coś takiego będzie jechało. No i tak, zmienimy sobie godzinę. Żeby nam ładnie oślepiało. Żeby nam ładnie oświetlało. Nie, słoneczko poproszę. O, takie ładne chmurki mamy na niebie. O, coś takiego. To, że tak będzie ok. Można pstryknąć. Dobra, jedziemy dalej w trasę. Po ciemaku. Skręć w lewo. Jedź prosto. Właśnie, to nie jest taki właśnie gabaryt, w sensie, że na szerokość, to jest bardziej gabaryt na długość. Skręć w lewo. Przez to jest właśnie nim dość ciężko manewrować. Skręć w lewo.
Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony. Szkoda, że tutaj są takie małe prędkości, no bo jednak nie oszukujmy się, normalnie na autostradach to oni jadą 70-80, że niektóre ciężarówki to mają problem z wyprzedzeniem tych konwoi, a my to musimy się cisnąć marne 60 km na godzinę zawsze, bez względu na to, czy to jest landówka, czy to jest cokolwiek, nie, czy to jest autostrada, ekspresówka. No i tak, teraz mamy zmianę pasa i właśnie dlatego ja nie używam kierunkowskazów, bo jak mnie jakiś samochód zacznie wyprzedzać albo się wciął między mnie a konwojenta za mną jadącego, no to jest problem. O kurde, jest problem z tego względu, że jak wrzucę kierunek, to ten kolega, który się tam wciął, może nie pojechać. I on nie pojedzie, przez co zablokuje nas wszystkich. I ten konwojent przede mną, on w ogóle nawet nie zjedzie na ten pas. Żeby konwojent przede mną zjechał, to najpierw musi zjechać ten konwojent za mną na ten pas. A dopóki jakiś delikwent jest między nami, no to nic się nie wydarzy. I tak sobie będziemy stali, tkwili, aż nie wczyta się znowu gry. Dlatego ja jestem za tym, żeby w tym trybie nie używać kierunkowskazów, olać się całkowicie i po prostu dojeżdżać z miejsca A do miejsca B. W ogóle w Amerykanie to jest jeszcze bardziej spieprzona sprawa, bo tam to po prostu z dupy, nie wiesz nawet dlaczego i potrafi ci się wszystko zablokować, nikogo nigdzie nie ma dookoła, między wami też nikogo nie ma, a konwojenci sobie stoją i nic sobie z tego nie robią. Nie wiem, jakby byli po prostu tam gdzieś zaprogramowani na tych ścieżkach, na tych konkretnych trasach. No już długo, długo sobie tutaj live'ujemy z Eurotrucka. Już bardzo dawno nie grałem, tak wam szczerze powiem, żeby aż tyle siedzieć w Eurotrucku. Ale fajnie by było, nie będę ukrywał, jakby się udało już zrobić to osiągnięcie, to przynajmniej to jedno byłoby z głowy. No i bym mógł sobie przystąpić do czegoś innego. Jest tak ciemno, że nawet kamera mnie nie wykrywa. Widzę tylko czułka od trackera. No i to czasami zanikają. No niestety, niestety. Ale dobrze, dzięki temu ja wam nie przeszkadzam. Mój ryjek nie jest za duży.
Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. I dojechaliśmy. Dobra, już mały kawałeczek. Zaraz będziemy na miejscu. Da radę, nie muszę zmieniać biegów. Ciemno jak w życiu. Przygotuj się do skrętu w lewo. O wariatka, siema, to ty jeszcze nie śpisz? Pierwsza godzina? Pewnie dlatego, że tak późno dzisiaj się obudziłaś, co? O kurwości. No to maniana. Nie, jakoś poszło. Dobra. No, wariatka.
Ładnie. Pierwsze 10. My zaraz jest sierpień, ostatni miesiąc wakacji. No właśnie, właśnie. Taki ja sobie teraz pomyślałem. No ale mimo to, pierwsza godzina. Kurde, lebele. Jesteś u celu. No jeszcze ciutę podjedziemy. Jeszcze. Dobra. Już coraz bliżej końca. Boski mistrz. I teraz tak, skąd my jedziemy? Jechaliśmy z Drezna, to teraz z Dortmundu będziemy się cisnąć. Gdzie jest Dortmund? No, Dortmund to gdzieś tutaj. Over tu. O, Dortmund, no właśnie. Lecimy z Dortmundu teraz. Już bliżej końca. Ta lista i tak była duża. Z tej ciekawości sobie ogarnę. Policzę. Teraz tak, Dortmund to już nie liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jeszcze siedem kursów zostanie oprócz tego, co teraz. Oj, kurwość. No to jeszcze dużo. No i co? No i weźmiemy sobie opony. No, najłatwiejsze w sumie. Najfajniejsze, najłatwiejsze. Dobra. Weźmy sobie malowanie, zmienimy. Niech Pozwól, będzie, przekonaliście znajdźmy mnie. inną trasę. km na pusto. Skręć w lewo. Trzymaj Mam się wrażenie, że za prawości, nisko ta a kamera następnie jest. skręć Nie, w prawo. jest spoko. Dobra. Skręć w prawo. Wydawało mi się, że jest jakieś za nisko. Ale widać, tylko mi się wydawało. Tak, na chwilę wbiłam i spać idę, głowa mnie boli. No, było tyle nie pić. To kac się nazywa, pani. Ja tak serio, jak głowa boli, wody się napij. To tak z ręką na sercu mówię. I jak się napijesz wody, to jest wielce prawdopodobne, że ból głowy przejdzie. Jedź prosto. Skręć w lewo. Dokładnie, kac mordercy nie ma serca. Ale tak poważnie, weź sobie szklankę wody, wypij taką szklankę raz, na raz, na raz. Nie to, że tam z tą pogodą mi głowa boli. Jeśli jesteś, zaraz, to się jakoś nazywa. Już teraz nie pamiętam. No, że ktoś reaguje właśnie na zmiany pogody. No, jeśli jesteś taką osobą, no to masz przegwizdane. Jednak pogoda często się zmienia, to często będziesz miała takie Przygotuj się stany. do skrętu w lewo. Aczkolwiek ja bym wziął i najzwyczajniej w świecie napił się wody. Skręć. I oczywiście wziął, wyszedł na świeże powietrze, bo pewnie nie byłaś dzisiaj. Nie wiem, nie wiem, nie znam cię, to nie wiem. Już tak w sensie, aż tak dobrze cię nie znam. Przewietrzył głowę, oddał odpocząć od komputera, telewizora. A pewnie elektryk.
Dzisiaj pięknie słońce nas wita. Dzień dobry. O, masz barierkę, bym cmoknął. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tutaj śmieszne mi się wyświetla. Ekonomii i spalanie 62.1. Ekonomii. A, no to bardzo dobrze, bardzo dobrze. W takim razie. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Pry. W drogę. Która? Ósma. Pięknie. Jakieś pochmurne niebo. Super po prostu. Dobra, palmy te światła i jedziemy. To mówisz, że u ciebie też pada. No, u mnie pada od już kilku dni, dobrych kilku dni. Mogłoby trochę nawet przestać. Nie mówię, że ma się pokazać bardzo duże słońce, ale mogłoby w ogóle słońce się pokazać. Nie ukrywam, byłoby przyjemnie. Bo jak na razie to wieje, pada, jest ciemno. A, to ty ze wsi jesteś, pan. No, no to nieźle. No to faktem jest, no zbyt wilgotno, no na koszenie pszenicy. No to wam by się przydało jak najbardziej słoneczko, żeby tak jeszcze podsuszyło delikatnie. A jaki okres jest na zbieranie? Do kiedy? Może w ten sposób. Czy nie, no jakiś okres na pewno jest. Pszenicę i groch zostało wykosić. Przygotuj się do skrętu w prawo. Hamuj, ale go rzuca. Skręć w prawo. Miota nim tym przede mną. Dopóki się czarna nie zrobi, to można kosić. No spoko, nawet o tym nie wiedziałem. Nawet nie wiedziałem, że pszenica się robi czarna, jak się jej nie skosi na czas. Myślę, że ona przebudziła. Mam nadzieję, że nie z tego powodu. Skręć w prawo. Zaraz do was wracam na głosowy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Dobra, już ja mu wrócił. Ziarenka się takie czarne robią. Aha, no widzisz, ja myślałem, że ogólnie cały kłos ci chodzi, że się czarny robi. To ziarenka.
Dobra, ja już wróciłem. Dobra, panie Meliku, idę spać na razie. No dobra, wariatka, to trzymaj się, dobrej nocki ci życzę. Miłych, kolorowych snów. Ja już sobie wróciłem. I możemy kontynuować. A więc, jesteśmy w trasie do okurwości. O, właśnie. O, to. Czasami właśnie jak raki sobie zwariuje, to trzeba go zresetować, dlatego te hałasy takie słyszycie. Trzeba wyzerować tą kamerę. Czyli 50 to trochę za wolno, pojedziemy sobie 60, zawsze troszeczkę szybciej. Jeszcze nam zostało 312 km. Hola, hola, to jeszcze sporo. Aha, odciszyłem się. No i dobrze, tak ma być. Ja martwiłem, że może się nie odciszyłem. Bo niestety nigdzie tego nie widzę. A to w sumie mam coś zrobić, to zrobię to teraz. Bo czemu by nie? To tutaj było. Dobra, już to mam. Zrobię to. Cyk. Żeby nam to było w innym miejscu. Dobra, taki porządeczek, chwilę sobie zrobimy, przez chwilę.
Dobra, to już się przeniosło pięknie, ładnie, tacy. Ferrari. Dobra, już zrobiłem sobie, co miałem zrobić, i że możemy sobie kontynuować całą tą wyprawę. Masz. Się wziął i bieg wyrzucił sam.
Niunia! Niunia, spokój. O coś piesek usłyszał. I się denerwuje. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się prawej strony.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony. Coś miesiączku mówiłaś? No dobrze. I co później? Dobra. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobra, to mamy dojechane. Czyli teraz był Dortmund. To pod Pragę. Zobaczmy, co z Pragi wyjdzie. Malowanko. Zerknijmy tu. Pokaż mi swoje towary. Znowu opony. No i jeszcze na pusto. Mila 90 km. Dobra. Wybrano cel podróży. Skręć w prawo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Jedź prosto.
Wiecie co? Już sobie zakończymy. I tak sporo czasu poświęciłem, bo prawie no, 2 godziny 45 minut. Także no sporo tego było. Przewiozło dzisiaj naprawdę sporo tych towarów. Bo byłem od Stavanger. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć towarów. Wydaje mi się, że chyba wystarczy na dziś. Także zostało już tylko ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jakby się człowiek spiął, to podczas jednego, góra dwóch posiedzeń i będzie to przejechane. Także ja póki co zapisuję i żegnam się z wami. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.